Andrzej Morozowski wraca do TVN24. Miał poważne problemy zdrowotne. Andrzej Morozowski w połowie marca bieżącego roku zniknął z TVN24. Prowadzący programu, tak jest, musiał poddać się pilnej operacji, po której dochodził do siebie przez kilka tygodni. W mediach ujawniono, kiedy dziennikarz wróci na antenę. Andrzej Morozowski zniknął z TVN24. Przeszedł poważną operację. Andrzej Morozowski od lat związany jest z TVN24. Dziennikarz do marca tego roku prowadził na antenie stacji swój autorski program, tak jest. Ostatnie wydanie z udziałem Morozowskiego wyemitowano w połowie miesiąca. Później jego miejsce zajęli w nim dziennikarze Rafał Wojda, Marcin Zaborski, Małgorzata Łaszcz, Anna Jędrzejowska i Arleta Zalewska. Powodem nieobecności Morozowskiego na antenie TVN24 były jego poważne problemy zdrowotne. Podczas jednego z wydań Szkła Kontaktowego dziennikarze ujawnili, że ich kolega trafił do szpitala, gdzie poddał się poważnej operacji. Widzowie TVN24 byli bardzo zaniepokojeni stanem prezentera. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, tak to nazwijmy. Dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy, że za 2, 3, może 4 tygodnie wróci w pełni sił. Też Państwa pozdrawia, mówił Tomasz Sianecki. Szczegóły dotyczące zabiegu, któremu poddał się Morozowski, nie zostały ujawnione. Nie wiadomo również, z jakimi problemami zdrowotnymi zmagał. Wirtualne media ustaliły, że dziennikarz już niebawem pojawi się w programie. Morozowski wróci do, tak jest, już we wtorek 18 czerwca. Program można oglądać w TVN24 o godzinie 18. Powtórki audycji emitowane są o 1 i 4:20.